Dobry. Dobry. Dłami ładowali jakoś... Konikiem rozrzucić, później jeszcze na polu przeorać, też trzeba chodzić było. Cześć, witajcie po dłuższej przerwie. Długo nas nie było, nie mieliśmy co nagrać. Teraz tutaj taka akcja, wozimy obornik od koni znajomemu, ładujemy John Deere'em, jak widać. Nie ma nitką tym razem. Filip ma ferię, też tutaj z nami urzęduje. Cześć. Cześć, cześć, cześć. Tu z zewnątrz ponagrywamy zaraz. No, ponagrywa parę ujęć pod muzykę, wrzucimy. Później wsiądę do John Deere'a, coś tam z panem Andrzejem, może pogadamy, zobaczymy jak to tam będzie. Zima. Rano był mróz, w sumie teraz słoneczko ładne takie wyszło. Ale działamy. Ja nie lubię przestojów. Jesteśmy ogólnie w Biskupicach Oławskich. Pozdrawiam biskupicki team. Kanał możecie sobie obejrzeć. Tutaj u nas na terenie nie ma za wiele kanałów, także zapraszam. Zaraz tam zobaczymy jak to idzie z kabiny. O, dopiero z tyłu jedno pole załadowane, jedna szerokość łyżki. Manitką, krokodylem to pach pach. Dobra, ja tam zaraz podejdę i będziemy dalej się widzieć. Dobry! Dobry! Można ściszyć troszkę, bo tam później będą tam problemy robili z prawami autorskimi. No, jak to tam idzie? No idzie pomału. O, krokodyl by się przydał, ale idzie zrobić. Kiedyś ludzie ręcznie ładowali, nie narzekali. Widłami ładowali jakoś... Konikiem rozrzucić, później jeszcze na polu przeorać, też trzeba chodzić było. No, takie były czasy. Ile hektar? 30 km jakoś chyba z tego co wiem. Koniem. Zależy czy jeden, czy dwie, jedna czy dwie skiby, nie?
Jakoś tak było, no. No, tutaj... Teraz mamy sprzęt. Słomiasty gnój taki, ale ładujemy, przegnije później to. Będzie rosło. A tutaj John Deere'em 6115M, z którym, jak widzicie, ale niedługo pan Andrzej już będzie miał fenda, tak? Tak. Jaki to będzie? 716. No to... Profi. 2014 rok, także wiecie, już fajny ciągniczek. Będzie tutaj, jest szyberdach ma, tylko zasłonięty ta szybka, ale to w sumie niewiele widać przez nią. A wszędzie będzie cała ta szyba tutaj. Wiecie jak ma, tu z przodu całkiem na dach nachodzi, wygięta taka, to eleganckie jest. No jak w manitce w sumie, w manitce mam z góry okno takie, jest też dzielone, jest taki słupeczek pomiędzy, a tam będzie goła szyba. Także już John Deere'a więcej nie będzie. John Deere już 9000 godzin ma, to prawie 10. No, już dochodzi do... 5-letni traktor, 10000. A też jeździ w transporcie właśnie bardzo dużo. Tak podobnie jak ja. Tyle, że jest wcześniej ciągnik rok starszy, grubo ponad rok. Także i jeździ sporo, w polu robi. Mój z początku jeździł takich właśnie w transporcie, w pracach, gdzie bardziej na godzinę było płacone. Także tam się stało jakieś przerzuty między magazynami robiło. To nie było gdzie nabić tych godzin, a tutaj już jest. Opony już są, drugi komplet. Drugi wszystkie. Komplet. No i tak to wygląda. Coś za coś, jeździmy, bo te godziny lecą, opony się zbierają. Zależy kto jakie trafi, bo Firestone'ki były, tak? Tak. Firestone'ki takie są nie do końca. Mi się nie podobały, właśnie chciałem Continentale, nie narzekam teraz, było fajne naprawdę opony. Ale no zawsze cena też jest inna. Do transportu trochę nieciekawe. Szybciej zejdą, ale też pewnie tańsze w opcji były. Tak jak Trelleborg, Michelin, Continental, to jak dla mnie to najlepsze takie opony. Takiego czegoś. Wszystko widzicie brudne jest. Woziliśmy piasek, teraz wozimy gnój. Później nie wiadomo co jeszcze, zawsze coś się robi. Brudne trzeba będzie się brać za mycie. Także nic, na razie będziemy kończyć, zobaczymy jeszcze później, może coś tam poopowiadamy. No, dojechaliśmy na pole, wysypiemy. Jednak jechaliśmy we dwóch z Filipem, bez pana Andrzeja, musiał tam zostać, popodgarniać, bo to takie, wiecie, bez krokodyla musi być ładnie pryzma, żeby miał o co tam opierać się, bo to takie łapanie suche, to widać. Ja tam już się nie będę brudził, rękawic ubierał, tutaj weźmie szybko ten, otwiera. Ciutkę krzywo jest, widzę. W lewo. Chyba do tyłu jak cofnę będzie to samo, nie? Chyba tak. Trzeba będzie, kurde, do przodu też. Lipa. No nie jest źle, to jest lekkie, to tam nie powinno być problemu, ale lepiej zawsze uważać, bo to jest, wiecie, wysokie cholernie, jak to buja. Zobaczymy. Jeszcze ją opuszczę trochę. Także już manewry tutaj znane, nie będę za bardzo nic mówił. Filmik jest, kto nie wie, złożenia obornika z kiprowania. To tam takie rzeczy można zobaczyć. A my zobaczymy jak tutaj teraz ustawić, żeby ona trochę równiej stała, bo tak mi się nie podoba. Kurde, miękko jest fest. Niby ziemia zamarznięta, ale nie w ugorze, jakiś dar. To jednak trochę blokuje ten mróz. Dobra, zobaczymy. Zawsze widzę jak siłownik tutaj od razu się krzywi, jak tylko oderwie pakę od ramy, to już jest źle. Ale na razie jest dobrze. Zobaczymy jak się pokaże jeszcze tylny wał tam. Ta cała ośka, która tam przechyla pakę. Dobrze jest. To jest lekkie. Ostatnio właśnie dlatego nie było filmiku taki dłuższy okres, bo zamarzła nam patelnia z ziemią.
Jechaliśmy z Wrocławia, no ile, 25 km, troszkę korki były, godzina czasu zeszła, już zamarzło wszystko. Zleciało nam troszeczkę tam z przodu, znaczy z tyłu, a przód został, mało co by nam poleciało jeszcze, bo wiadomo, wtedy ciężar jest tylko na wysokości, a z tyłu nic. Kurde, na drugi dzień musieliśmy kombinować manitką od tyłu, to skrobać widłami, później do końca do ściany już nie szło dosięgnąć, no to musieliśmy ręcznie i no trochę się tam musieliśmy pobawić. A tutaj już pomalutku się siłownik zaraz skończy. Pyk. Dobra. Ręczny spuściłem. Jedziemy pomalutku, do buja. Najgorzej na zamarzniętych koleinach, jak takie jest, wiecie, sztywne całkiem, to w ogóle się ziemia pod kołem nie ugina, jest tragedia jechać. Tu jest miękko, to fajnie, ona jeszcze tam pracuje. No. Filip już opuszcza, ja nawet nie będę wysiadał, to jest chwila, moment. Ośka w górę, poduszek już nie będziemy nic tam regulować, ona się sama teraz już poziomowała ładnie. Stalówka opada dosyć szybko, kiedyś ściągałem tam znajomego aluminiową, to powiem wam, byłem zdziwiony, mówię, co jest, jakieś węże cieńsze czy co jest, no ale patrzę, miała ciut wąż cieńszy, ale patrzę, w wózku mam do szybko złącza od pompy, jest podobny, taki sam chyba nawet, bo ja mam grubszy tutaj do patelni, do który tam podpinam do wózka, no ale myślę, no aluminiówka, to jest prawie 1,5 tony różnicy w wadze całej naczepy, czyli pewnie większość jest na pace, bo tutaj rama, no to co to tam, to się wiele nie zmienia, zależy tylko od długości, a to długa może być i taka, i taka. Dobra. Tutaj też kiedyś chyba nie dopowiedziałem. Polowe szosowe, jeśli jest na postoju, to nie trzeba używać sprzęgła. To tylko jakby chciał w czasie jazdy, ale to też rzadko kiedy się używa, tak jak tutaj właśnie wolno chce odjechać. No. Woda stoi na polach. Taki trochę niski teren jest, przez to nam tutaj naczepa już wpadała. Mimo że mrozy są. Jak tam gdzieś ostatnio humus zbieraliśmy, koparką, manitką byłem, no to kurde, takie bryły odchodziły, zrywał koparką z wierzchu po 15 cm zamarznięte i to w piachu w 5-6 klasie, gdzie tam nigdy nie zamarza, wiecie, padało ostatnio mocno, no to wszystko wzięło, związało, że tam nie można za bardzo pod nic działać w takie coś, tyle że się fajnie właśnie jeździ, no tutaj powierzchownie się robi błotko takie, koleinki widzę, taka ciapa. Ale jeszcze pod spodem. No, bo jest tam trzyma. Na plusie jest teraz w dzień. W nocy było dzisiaj minus 6 rano, jak wstałem tam koło 6. A tak w nocy jeszcze to blokuje, bo jakby tak było cały czas na plusie, no to jakby już to kurde, to by tą drogą pojechał, ale co by po nas zostawało, to już by nie było za ciekawie. Mieszkańcy by się cieszyli, nie? Tam do tego miejsca mieszkają. Mieszkańcy tam, widzicie, domy tylko, dalej tu już nie jeżdżą. Z psem na spacer to wypieprzać, nie wiem, do parku, do miasta. Do maszyny mają jeździć. No, także nic, będziemy myślę kończyć. Trzymajcie się, cześć, do następnego. No, na razie.